I ostatnie pytanie. Czy jednomandatowe okręgi wyborcze zniwelują siłę dwóch głównych partii politycznych w Polsce i czy każdy kandydat na początku będzie miał takie same szanse jak właśnie kandydaci tych dwóch głównych partii? Jeżeli sam się wprowadzi, jak wspominałem wcześniej, jeżeli się wprowadzi tylko taki system jednomandatowych okręgów wyborczych bez pewnych jeszcze dodatkowych rozwiązań, to fajnie. A my postulujemy o to, żeby po pierwsze zlikwidować subwencje państwowe, po drugie właśnie wprowadzić swobodę kandydowania każdego obywatela, żeby według systemu brytyjskiego każdy mógł kandydować po zebraniu 5 podpisów, a nie jak teraz kilku tysięcy, by móc kandydować. Oraz wprowadzić stały limit wydatków na kampanię wyborczą. Wprowadzi to równe szanse zarówno dla kandydatów partyjnych, jak i też lokalnych liderów. Dziękuję. Dziękuję. No ja, jak już powiedziałem wcześniej, tak, odnośnie tej mojej pierwszej wypowiedzi, na pewno subwencja z budżetu państwa dla partii politycznych, która obecnie istnieje, musiałaby zostać zlikwidowana po to, by właśnie chociażby wyrównać te szanse dla osób, które też by chciały startować. Na chwilę obecną Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska oraz inne partie, które zasiadają w parlamencie, dostają subwencje z budżetu, które tak naprawdę umożliwiają im otwieranie drzwi do tego, by mogły prowadzić kampanię wyborczą w bardzo, bardzo ogromny sposób. A rzeczywiście, jeżeli zrobić by chociażby takie rozwiązania, wprowadzić by takie rozwiązania, które wyrównałyby te szanse, chociażby właśnie ta subwencja, czy też określenie jakichś innych zasad, mniejszych zasad na zbieranie podpisów, które otworzyłyby drogę do startowania w wyborach, jak najbardziej to ułatwiłoby ludziom, tak, start i to zdałoby egzamin. Dziękuję. Czyli nie wiem, co tam? Powtórzenie, tak? Tak. Czy jednomandatowe okręgi wyborcze zniwelują siłę dwóch głównych partii politycznych w Polsce? I czy każdy kandydat na początku będzie miał takie same szanse, jak właśnie kandydat tych dwóch głównych partii? Więc pewnie nie zniwelują siły dwóch głównych partii, bo będą dwie mocne partie, które będą się po prostu zmieniać z czasem. Ale ja bym nie robił z tego czegoś złego. Ja uważam, że to jest właśnie dobre. Tak jak już powiedziałem, że takie silne rządy, które są odpowiedzialne przed obywatelami, przed swoimi wyborcami i reprezentanci są odpowiedzialni, to naprawdę nie jest nic złego. A czy każdy obywatel będzie miał równe szanse na start na początku? Teoretycznie tak, no tylko że reprezentanci tych głównych partii raczej to oni będą wchodzić, prawda? No bo tak pokazuje doświadczenie krajów, w których wprowadzono JOW-y. Ale to jest fakt, że każdy obywatel ma wtedy takie samo prawo do startu w wyborach jak przedstawiciel partii i jeżeli będzie jakoś związany ze swoim okręgiem mocno, będzie postacią rozpoznawalną i będzie znany z tego, że coś robił na rzecz mieszkańców, to ma oczywiście szansę, żeby wejść do Sejmu. I to nie będzie jakiś wielki problem. Dziękuję. Dziękuję. Moim zdaniem przytaczane są zdania na temat odebrania subwencji partiom politycznym nie do końca będzie miało jasne i klarowne zasady. Po pierwsze, będą rodziły się wtedy wątpliwości z tego tytułu, że lokalni, ewentualnie inne osoby, biznesmeni będą mogli wpływać na wynik wyborczy, ponieważ wtedy moim zdaniem może wytworzyć się tak zwana ciemna masa, która będzie decydowała o wyborze danego kandydata. I to też nie jest do końca takie rozwiązanie z tym odcięciem subwencji dla finansowania partii politycznych. Choć z drugiej strony ci
ciekawym elementem jest na przykład wprowadzenie wydatków na ograniczenie wydatków finansowania na kampanię wyborczą, wprowadzenie pewnego progu, gdzie każdy obywatel będzie mógł spełnić wymagania finansowe, móc ubiegać się o mandat posła lub też senatora, więc to jest ciekawe rozwiązanie, ale to tak jak mówię, to wymaga dyskusji w większym zakresie, choć nie ukrywam, że na przykład jeszcze z drugiej strony właśnie finansowanie, tak jak wcześniej wspomniałem, no finansowanie ogólnie rzecz biorąc, no nie jest, obcięcie subwencji nie jest dobrym rozwiązaniem. Dziękuję. A więc tak, wydaje mi się, że całkowitym absurdem są ograniczenia, które nie są wbrew prawu czy etyce. Na przykład tak zwana doba cisza wyborcza. Uważam, że jest absurdalna, nie powinna mieć miejsca. Co do ograniczeń finansowych na kampanię, także uważam, że jeśli ktoś jest bardziej kreatywny i ma więcej pomysłów na kampanię wyborczą, to jakakolwiek reglamentacja prawna czy regulaminy jakiegoś tam wyborczego, no będzie jakąś abstrakcją. Także bym nie proponował tego typu rozwiązań, bo uważam je za naprawdę wysoko zakorzenioną ingerencję w jakąś osobistą kreatywność danego kandydata. Problem, jeszcze raz powtarzam, tkwi gdzie indziej. Problem tkwi w tym, że no w tej chwili rzeczywiście osoby, które chciałyby dostać się do Sejmu na przykład, tak, jako tacy poszczególnie pojedynczy kandydaci, po prostu no, na pewno musieliby się wykazać zaawansowaną kreatywnością, ale to czasami jest niemożliwe, jeżeli konfrontujemy się z kandydatami bardziej medialnymi. Więc tak naprawdę przechodzenie z jednego systemu na drugi jest utrudnione tym samym, że już są osoby w systemie rozpoznawalne i bardziej wybieralne niż takie osoby zaczynające od zera. I tak naprawdę nie wiem, czy tutaj istnieje takie rozwiązanie złoty środek, który dałby nam pewność, że osoby, które są dzisiaj absolutnie nieznane, dostałyby się do Sejmu ciężką swoją pracą. Oczywiście, że jest takie prawdopodobieństwo, natomiast zawsze ta praca danych kandydatów z dołu będzie zawsze utrudniona. Wydaje mi się, że trzeba szukać jakby takiego rozwiązania, ale czy JOW-y czy dadzą rzeczywiście to rozwiązanie, przebicie się tego szarego kandydata, nie mam tej pewności. Dziękuję. Ja to widzę w ten sposób, że przede wszystkim nie uważam, że powód znaczy sprawiedliwie. To niestety wiem, że już niektórzy na starcie mieliby pewną przewagę, ale efekt JOW, może tak bym go nazwał, on by się sprowadzał także do tego, że kampania trwałaby 4 lata, a nie tylko się sprowadza do walki. Ja mogę powiedzieć z jakiegoś mojego doświadczenia, że to jest zagryzanie i skakanie sobie do gardła, jeżeli chodzi o walkę o miejsca wyborcze. To się nawet nie ugrywa do tego, co było między Bronisławem Komorowskim i Andrzejem Dudą. Największa walka jest wewnątrz partii o miejsca na liście, bo miejsca generalnie determinują te osoby, które się dostaną dalej. Więc uważam, że to jest chory moment i wolałbym, żeby kampania trwała 4 lata. Jeżeli ktoś chce być dobrym posłem, musi być wojownikiem. Jeżeli chce być wojownikiem, a wszystko co wartościowe jest trudne i trzeba to wyrwać i wywalczyć, będzie 4 lata pracował tak, w swoim okręgu wyborczym, dużo zmniejszonym i bardziej spersonifikowanym, że on będzie wtedy łakomym kąskiem dla, nawet nie dla partii. Wtedy zamiast dwóch partii zrobią się dwa bieguny, żeby też pewne rzeczy rozróżnić. Myślę, że partie zmienią swój charakter. Ta dwubiegunowość spowoduje, że osoby aktywne będą pożądane przez takie partie, bo każda partia będzie chciała mieć większość. Także generalnie chciałbym, żeby kampania trwała 4 lata i żeby aktywność tych posłów nie sprowadzała się tylko do momentu, kiedy walczy o miejsca na liście, a potem ewentualnie, kiedy wywiesza setki billboardów na płotach. Dziękuję. No ja muszę na wstępie powiedzieć, że gdyby te wszystkie zapewnienia, czy bardziej nadzieje, które pokładają w działach zwolenników, które tutaj padały na temat tych zmian, jakie mają one spowodować w polskiej polityce, to bym zdecydowanie był zwolennikiem JOW-ów, ale jestem głęboko sceptyczny. I teraz tak jakby wracając do podstawy, no odpowiedź na to pytanie, czy JOW-y sprawią, że osłabią te dwie główne partie, jest absolutnie nie, bo doprowadzą do powstania systemu dwupartyjnego.
Oczywiście zmienią charakter tych partii, zmienią ich zasób kadrowy, zmienią podstawę programową, ale tak czy inaczej system się wykształci dwupartyjny. Teraz tak, czy ci wybrani posłowie będą prowadzić się 4 lata na kampanię? No absolutnie nie, na to przykładem są wybory samorządowe. Mamy samorządowców, którzy złożyli konkretne obietnice, których mamy konkretnie powinniśmy rozliczać. No i gdzie oni są? Mieliśmy niedawno wybory. Ktoś ich widział, wie co oni robią, nikt nic nie wie. To nawet w okręgach jednomandatowych w gminach jest to samo. To problem, jak gdyby, jakby tutaj może parafrazując pewien znany klip partii Korwin, no Jowy to miłość, Jowy to nadzieja. No więc to jest zbyt daleko idąca naiwność. Mamy w Polsce problem z partiami politycznymi, ale to nie jest problem z szeregowymi posłami, bo 3/4 posłów wypada co kadencję. Więc to nie jest tak, że oni nie są rozliczani. Oni są rozliczani przez wyborców. Problem jest z wązami partyjnymi, z liderami. Ich nie możemy się pozbyć. I teraz trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby tą wierchuszkę rozbić. A i owe nie są na to rozwiązanie. Dziękuję. Też jestem takiego zdania jak kolega, że największy problem to jest z wierchuszką, jeśli chodzi o partię, tak? Dodatkowo mamy problem, że tymi dwoma największymi partiami są partie patologiczne. Są to partie socjalistyczne, które umoszczyły się na naszych pieniądzach i które przez kilkanaście ostatnich lat doprowadziły do tragicznej sytuacji naszego kraju. Mamy starsze porównać kilkanaście liczb. Przecież ludzie nie wyjeżdżają stąd nawet dzieci, chociaż to akurat tak sugeruje. Ani wyjeżdżają zwiedzać inne kraje, tylko dlatego, że sytuacja to jest bardzo tragiczna. I tak naprawdę nie ma przyszłości. Jeśli o to chodzi, to najpierw musimy pozbyć się tych złych ludzi, którzy nie potrafią zarządzać naszym krajem, a dopiero potem, jak będziemy mieć zdrowy organizm z dwoma partiami, na przykład się wykrystalizują zdrową prawicą i zdrową lewicą jednocześnie, wtedy załóżmy tajowe i w tym momencie to będzie zdrowy organizm ze zdrowym systemem wyborczym. Powiedzieć pytanie? Jasne. Czy ją zniwelują siły dwóch głównych partii politycznych w Polsce i czy każdy kandydat na początku będzie miał takie szanse jak właśnie kandydaci tych dwóch partii? Na obie części tych pytań odpowiem zdecydowanie nie. Ją prowadzą do systemu dwupartyjnego, to już było mówione wcześniej, wiele osób tutaj. A pojedyncza osoba też będzie miała utrudnione, będzie musiała wygrać w miejscu z kandydatami dużych partii. Zatem problem i uwagi jest taki, że nawet jeżeli partia ma naprawdę 2 czy nawet 3 osoby szanowane w regionie, którego chciała wystawić, może wystawić tylko jednego. Bo jak wystawi 3, głosy całej partii, głosy zwolenników partii rozproszą się na 3 osoby i wygrają zwolennicy partii, które wystawiła jednego kandydata. To wtedy będzie rządziła mniejszość. Miowy mógł prowadzić do sytuacji, w której mniejszość będzie decydowała w jakiś sposób. Mniejszość tak, mniejszość powinna być słyszalna, od tego są systemy proporcjonalne, proporcjonalność jakaś powinna zostać. Nie tak jak ona wygląda teraz, ale trzeba proporcjonalność zachować w systemie. Trzeba połączyć najlepsze cechy systemu proporcjonalnych i systemu właśnie IOW, czyli właśnie system pojedynczego głosu przechodniego, gdzie możemy zagłosować na kilku kandydatów, selekując ich od jedynki do któregoś tam numeru. I wtedy, uznając na przykład 3 ulubionych kandydatów, nie musimy się zastanawiać. Zagłosuję na tego, chociaż go mniej lubię, bo tamten drugi wygra, którego nienawidzę, tak? Mogę zagłosować sobie na swojego ulubionego, na swojego drugiego mniej ulubionego i mogę zagłosować na tego już którego mniej lubię, ale żeby chociaż wygrał z tym, z którego nienawidzę. Więc Jowy tego nie umożliwiają, chociaż trzeba wprowadzić. Jedyne co w Jowach trzeba rozumiem Jowy jedynie z głosem alternatywnym. Okay. Dziękuję. Teraz przejdziemy do pytań od publiczności. Czy ktoś z tu obecnych ma pytanie do uczestników debaty? Ja mam się jeszcze zapytać.